Jako technik kolejowy z wykształcenia wiem, że druk 3D ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle kolejowym. Przemysł kolejowy na chwilę obecną będzie korzystał bardzo mocno z programu Kolej Plus, co wiąże się z dużymi inwestycjami. Te inwestycje mają na celu poprawę infrastruktury kolejowej w paru obszarach, gdzie zastosowanie druku 3D może być kluczowe. Takim przykładem mogą być zastosowania blokady stacyjnej czy blokady liniowej spotykane na liniach kolejowych w Polsce, gdzie jednym z głównych problemów jest brak dostawców istniejących już i dobrze działających urządzeń kolejowych o dłuższym niż nawet 50 lat przebiegu służby. Zastosowanie inżynierii odwrotnej pozwala na wydrukowanie elementów funkcjonalnych w urządzeniach zabezpieczenia ruchu kolejowego. W obrębie taboru parowego macie oczywiście Państwo do czynienia z obiektami zabytkowymi, gdzie część elementów może być ze spokojem dorabiana przy użyciu drukarek 3D. Natomiast w obszarze taboru spalinowego czy taboru elektrycznego będziemy mieli do czynienia zarówno z modernizacją istniejących rozwiązań, czyli istniejącego taboru kolejowego, jak również z zakupem nowych parowozów oraz nowych elektrowozów. Tutaj również druk 3D może poszczycić się szeroką gamą zastosowań. Jednym z takich zastosowań może być na podstawie inżynierii odwrotnej dorobienie już istniejących elementów do już istniejących parowozów w procesie modernizacji. Druk 3D może mieć tutaj zastosowanie zarówno w obszarze elementów drukowanych z materiałów ESD, wszelkiego rodzaju zaślepki, wierniki, turbiny oraz w obszarze elektrowozów, gdzie również ma zastosowanie w postaci budowania obudów, kokpitów czy różnego innego rodzaju elementów, które mają normalny proces użycia. W obszarze taboru nowego druk 3D ma zastosowanie przede wszystkim w nowych obudowach, w elementach ESD. Jednym z najbardziej spektakularnych zastosowań druku 3D ma miejsce w obrębie taboru pasażerskiego. Żeby nie być gołosłownym, wydruk gotowych siedzisk do wagonu pasażerskiego metodą tradycyjną to 3 tygodnie prac. Metodą związaną z drukiem 3D jest to do 5 dni roboczych. Tyle dni bowiem zajmuje wydrukowanie w elementach i złożenie siedzisk do wagonu pasażerskiego. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż pozwala na szybką koordynację oraz szybkie poprawki w elementach, które okazują się być mylnie skonstruowane w fazie projektowej. Druk 3D pozwala bowiem na bieżąco ustawić ze sobą na przykład w dwóch rzędach siedzeń, dwóch foteli pasażerskich i pozwala na dokonanie poprawek już na samym istniejącym projekcie. Oznacza to nie tylko oszczędność czasu, oznacza to również oszczędność pieniędzy, ponieważ statystycznie rzecz biorąc, klasyczna metoda prototypowania to koszt na poziomie 37 tysięcy euro. Koszt prototypowania za pomocą druku 3D to koszt na poziomie, licząc wszystkie koszty, 3000-3800 euro.